Cuda różańcowe, Aleksandra Polewska, Hiroshima. Nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, dlaczego ksiądz żyje. Usłyszał jezuicki, niemiecki jezuita ksiądz Hubert Schiffer od amerykańskich lekarzy, których przysłano do zmiecionej z powierzchni ziemi bombą atomową Hiroshimy. Zaraz po kapitulacji Japonii w 1945 roku. Od epicentrum wybuchu dzielił księdza niecały kilometr. To, że ma ksiądz jedynie kilka zadrapań na szyi, to po prostu jakiś cud, mówił zdezorientowany lekarz. Mimo to mamy dla księdza złą wiadomość. Księdza ciało zacznie się wkrótce rozpadać na skutek potężnej dawki napromieniowania. Medycyna jest bezsilna wobec tego stanu rzeczy. Ta dawka promieniowania, którą księdza przeniknęła, z całym szacunkiem, ale od dnia wybuchu ksiądz nie tylko nie powinien żyć, ale nawet księdza ciało nie powinno istnieć. Ksiądz Hubert Schiffer zmarł w 1982 roku wraz z 7 innymi jezuitami ze swojej hiroshimskiej parafii, którzy usłyszeli od amerykańskich lekarzy identyczne rokowania między 1945 a 1975 rokiem, był poddawany szczegółowym badaniom medycznym blisko ponad 200 razy. Ani jego ciało, ani ciała jego współtowarzyszy nie wykazały nigdy najmniejszych oznak napromieniowania. Mało tego, nie zdradzały też objawów jakichkolwiek innych konsekwencji związanych z wybuchem bomby atomowej. W poniedziałek rano, 6 sierpnia 1945 roku, ksiądz Hubert jadł właśnie ze swoim pokoju na plebanii grejpfruta, gdy oślepił go potężny blask i ogłuszyła nieprawdopodobny huk. Sekundę później jakaś tajemnicza siła gwałtownie uniosła jego ciało do góry, rzucała od ściany do ściany i strząsała. Przerażony jezuita wirował niczym piórko na silnym wietrze razem z rojem odłamków. Szkła z wytłuczonych okien pokoju, gdy w końcu upadł z impetem na podłogę. Odetchnął z ulgą. Ostrożnie strzepnął z siebie odłamki, wstał i podszedł do okna, a raczej do dziury, która po nim pozostała. Szok, jakiego doznał, gdy spojrzał na zewnątrz, był nie do opisania. Wszystkie budynki, które widywał codziennie, rozpadły się niczym domki z kart. Przechodnie, których widział jeszcze chwilę wcześniej, zniknęli jak kamfora. Nagle, całkowicie w okamgnieniu. Ksiądz Schiffer przez chwilę podejrzewał, że być może w pobliskim porcie, w którym japońskie łodzie podwodne uzupełniały paliwo, eksplodował tankowiec. Szybko jednak uzmysłowił sobie, że tajemnicza siła, która rzucała nim po pokoju, nie mogła być wyzwolona przez taki wybuch. Co prawda, poniedziałkowy ranek rozpoczął się od ogłoszenia alarmu przeciwlotniczego, ale na takie alarmy i przylatujące nad miastem dywizjony samolotowe prawie nikt już w Hiroshimie nie reagował. Choć w Europie działania wojenne zakończyły się blisko 3 miesiące wcześniej, będąca członkiem państw osi Japonia wciąż pozostawała w stanie wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Jezuici mieszkający z księdzem Hubertem w domu przy kościele parafialnym tego ranka ruszyli jakby nic do swych codziennych zajęć. Kto z nich mógłby podejrzewać, że na miasto spadł właśnie Little Boy? Po tym niedorzecznie brzmiącym określeniu amerykańscy żołnierze nazwali bombę nuklearną, którą rzucili. Dom jezuitów od epicentrum wybuchu dzieliło zaledwie 8 budynków. Tysiące osób, które w chwili eksplozji znalazły się w promieniu 10 kilometrów, natychmiast umarły. Ciał, większość z nich nigdy nie odnaleziono, bo rozpuściły się w zetknięciu z atomowym podmuchem. Domy rozpadły się na drobne części. Konstrukcja jezuickiej plebanii jednak niewyjaśnionym sposobem oparła się nuklearnej apokalipsie. W chwili eksplozji jeden z jezuitów, Hiszpan Padre de Arpe, prawił mszę świętą w pobliskiej świątyni. Miał 38 lat
i nim wstąpił do zakonu, ukończył kilka seminariów medycznych. Wybuch rzucił nim o kamienną posadzkę kościoła. Padre, nie bacząc na niebezpieczeństwo, niemal natychmiast zorganizował pierwszą pomoc dla ofiar eksplozji. Cudownie ocalały dom jezuitów, natomiast stał się szpitalem pierwszej pomocy. Przewinęły się przez niego setki rannych, a 150 osób cierpiących z powodu napromieniowania hospitalizowano w nim. Spośród tych ostatnich tylko jedna zmarła. Informacja o nadzwyczajnym ocaleniu domu jezuitów w Hiroshimie i jego 8 mieszkańców szybko dotarła do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, wprawiając wszystkich w kompletne zdumienie. Gdy w końcu prezydent Harry Truman, a także jego najbliżsi podwładni odzyskali zdolność mowy, zaczęli jeden przez drugiego wykrzykiwać, że cała prawda musi być mistyfikacją albo komunistyczną prowokacją. Nie ma takiej możliwości, zapewniali prezydenta znawcy tematu. By zbudowana z uranu 235 bomba atomowa pozostawiła nienaruszony jakikolwiek skrawek terenu, zmiatając jednocześnie ziemi wszystko dookoła. To wbrew prawom fizyki. Wojskowi dodawali, że ginęli ludzie znajdujący się w odległości 3 razy większej od epicentrum wybuchu niż jezuici. Nawet jeśli któremuś udało się przeżyć wybuch w ciągu kolejnych kilku minut, umierali wskutek napromieniowania. Harry Truman jeszcze dzień wcześniej był przekonany, że dysponuje najpotężniejszą bronią na świecie, przed którą nie uchroni się nawet uzbrojony po zęby Stalin. Tymczasem jakichś 8 nikomu nieznanych katolickich zakonników nie zostało nawet draśniętych przez najgroźniejsze w dziejach cywilizacji narzędzie masowej zagłady. Jak to możliwe? Prezydenta poinformowano, że dom jezuitów znajdujący się w obrębie 1 kilometra od miejsca wybuchu poza wszelką wątpliwością powinien był ulec zniszczeniu. Temperatura w tym obszarze nie mogła być niższa niż 2,5 tysiąca stopni Celsjusza, a najprawdopodobniej sięgała nawet 3000. Fala gorąca uderzała z prędkością dźwięku, napierając na wszystko, co napotkała, ściśnieniem przekraczającym 600 PSI, przy czym 1 PSI to około 69 hektopaskali. Budynki z cegły i konstrukcje żelbetonowe ulegają destrukcji już w wyniku nacisku 3 PSI. Notabene ciśnienie o takiej mocy powoduje również uszkodzenie słuchu i wypadanie okien. Moc 10 PSI uszkadza płuca i serce. Nikt nie jest w stanie przeżyć naporu wysokości 40 PSI. Odzież bawełniana zapala się w temperaturze sięgającej 200 stopni Celsjusza, a tak gorące powietrze wciągnięte do płuc w ciągu 1 minuty całkowicie je unicestwia. Jezuici muszą coś kombinować, szeptali prezydentowi Trumanowi zaufani doradcy. Tylko jak wytłumaczyć fakt, że ich dom oparł się tej niszczycielskiej fali? Pytali jakiś czas później księdza Schiffera o to przez dziennikarzy i on im odpowiedział: po prostu w tym domu posłuchano wezwań Matki Bożej, aby codziennie odmawiać różaniec. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych nigdy oficjalnie nie skomentował historii, jaka przydarzyła się jezuitom w Hiroshimie w dniu atomowego ataku na miasto. Po Waszyngtonie krążyły plotki, że choć owo wydarzenie na zlecenie tego departamentu dokładnie zbadano, opisano i sklasyfikowano, to raporty go dotyczące nawet fragmentarycznie nigdy nie zostały upublicznione, ani choćby wspomniane w literaturze przedmiotu. Do dziś pozostaje tajemnicą, dlaczego działanie praw przyrody 6 sierpnia 1945 roku zostało